Za nami dni pola w Strzelcach. Ponad 1000 osób odwiedziło dziś poletka doświadczalne, gdzie pokazano stare i nowe odmiany rzepaku, zbóż czy bobowatych. Na konferencji prasowej podsumowującej tegoroczne Dni Pola zaprezentowano pszenicę ozimą Wilejkę, która może stać się hitem, a to ze względu na odporność na niskie temperatury. To jest taki nasz wspólny projekt z partnerem litewskim. Zarejestrowaliśmy tę odmianę w tym roku po 3 latach badań urzędowych na Litwie. Odmiana nazywa się Wilejka, trochę tak nawiązanie do rzeki, która przepływa przez Wilno. Jest to odmiana ścista. A tutaj te okowy mrozów są nie bez przyczyny, za chwilę Państwu powiem dlaczego. Plony, racji rejestracji tylko na Litwie, no nie będę Państwu pokazywać wyników litewskich, bo one naszych rolników za bardzo nie interesują. Badaliśmy ją tylko w doświadczeniach naszych punktów doświadczalnych. Na pewno tych już tych punktów w tym roku rozszerzymy. Generalnie im większe wymazanie energii wszędzie powyżej wzorca. Wzorce przyjęliśmy doświadczenia dokładnie takie same, jak przyjmuję co boru. Wysoka zawartość białka, jest to odmiana w klasie A. Zarówno gluten jest wysoki, bardzo ciężkie ziarno. Po wszystkich doświadczeniach rejestrowych na Litwie miałem najcięższe ziarno z wszystkich badanych pszenic. A mrozodporność została oznaczona na 7,5 na Litwie w skali 9-stopniowej. Ale żeby pokazać przełożenie skali litewskiej na polską, tutaj w sezonie dużych wymarznięć w rejonie Utenos, północna wschodnia Litwa. Jak Państwo zobaczycie, są też odmiany zarejestrowane w Polsce z Kagan i z Piątką, tam miał 1,75 oceny. Ozon w Polsce 4, na Litwie 2,5. Sejro 4,5 potwierdził na Litwie. Artist u nas 4, na Litwie 1,25. 7,5. Bo jak u nas oceniali, to by miała 10. Także to jest coś, co naprawdę wzbudziło nasze zainteresowanie. To był jeden z niewielu rodów, który przetrwał zimę 2012 w Strzelcach na Poletkach. I właściwie w następnym roku zgłosiliśmy małego rozmnożenia odmianę na Litwę. Z tego względu, że było dużo oczekiwania naszego dużego klienta z Litwy na naprawdę wybitnie mrozoodporną odmianę. Więc poszliśmy ścieżką litewską i przez katalog jesteśmy w Polsce. Rozszerzymy sieć doświadczeń w Polsce, żeby w przyszłym roku już móc prezentować większą ilość wyników z Polski. No ale czegoś takiego jeszcze w naszej ofercie nie mieliśmy i mam nadzieję, że zostanie to docenione przez rolników. W tym roku w ofercie tylko wyłącznie dla firm nasiennych do rozmnożenia. W przyszłym roku na szeroką skalę znajdziemy pola rolników.